Firma ZTE coraz lepiej radzi sobie na polskim rynku. W naszych ostatnich testach mogliście zobaczyć dwa modele routerów. Dziś przyszła kolej na smartfon. Poznajcie ZTE Blade A452 niedrogą słuchawkę z bardzo pojemną baterią. Nowe smartfon ZTE z pewnością spodoba się fanom żywotnych urządzeń. Smartfon jest wyjątkowo smukły. I dobrze wyprofilowany. Przy tak mocnej i pojemnej baterii, inne urządzenia przy 4000 mAh są najczęściej większe. Swoją wagę zawdzięcza pleckom, które w całości wykonano z satynowanego tworzywa. Telefon dostępny jest w trzech różnych kolorach: białym, czarnym i złotym. Tylną część obudowy możemy szybko zdemontować. Wymaga to jednak odrobinę wprawy, ponieważ plastikowe plecki bardzo dobrze wpasowują się w kilkanaście zatrzasków zapobiegających przypadkowemu wypięciu się tego elementu. Pod obudową znajdziemy dwa sloty na karty SIM, a także gniazdo kart microSD pozwalające rozszerzyć pamięć urządzenia o dodatkowe 32 GB. Mimo że bateria umieszczona jest w widocznym miejscu, nie możemy wymienić jej samodzielnie. Na prawej krawędzi obudowy znajdziemy podwójny przycisk regulacji głośności oraz włącznik. Port mikro-USB umożliwiający ładowanie smartfona umieszczono na dole. U góry znajdziemy gniazdo słuchawkowe mini jack. Wydawać by się mogło, że wyświetlacz wypełnia całą przestrzeń pomiędzy dwoma białymi paskami, znajdującymi się w przedniej części urządzenia. Kiedy jednak podświetlimy ekran, naszym oczom ukazuje się cienka czarna ramka. Takie odcięcie to już kwestia preferencji. W moim odczuciu wygląda to bardzo estetycznie. Sam wyświetlacz o przekątnej 5 cali oferuje obraz w rozdzielczości HD. Zastosowana technologia IPS zapewnia świetne kąty widzenia, dobre odwzorowanie kolorów i jasne podświetlenie, umożliwiające komfortową pracę w pełnym słońcu. Bardzo efektownie prezentują się trzy dotykowe przyciski, znajdujące się tuż pod ekranem. Ich ciemnoniebieskie podświetlenie nadaje urządzeniu nowoczesnego charakteru. Z poziomu ustawień możemy zdefiniować ich kolejność. W modelu Blade A452 zastosowano ten sam czterordzeniowy procesor, który mogliśmy znaleźć w nieco droższym modelu ZTE Blade V6. Niestety tutaj wspiera go jedynie 1 GB pamięci RAM. Mimo to, jak na smartfon w tak niskiej cenie, jego działanie wydaje się być zadowalające. Urządzenie radzi sobie z wymagającymi grami oferującymi trójwymiarową grafikę. Nieco gorzej sprawdza się, kiedy w tle pracuje kilka różnych procesów obciążających system. W smartfonie znajduje się 8 GB pamięci wewnętrznej ilość typowa dla telefonów z tej półki cenowej. W praktyce, odliczając przestrzeń, którą zajmuje system i preinstalowane programy, otrzymujemy niespełna 3 GB miejsca na nasze dane. Na szczęście pamięć możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD. Osoby, które cenią sobie gotowość urządzenia do pracy od razu po wyjęciu z pudełka, z pewnością docenią preinstalowane aplikacje, takie jak Facebook, Instagram oraz pakiet biurowy WPS Office. W razie potrzeby wspomniane programy możemy też szybko odinstalować. Jedno z dwóch gniazd na kartę SIM, znajdujących się pod tylną obudową modelu ZT Blade A452, wspiera szybki internet LTE, a także łączność 3G. Druga zainstalowana karta umożliwi nam korzystanie z połączeń telefonicznych, SMS-ów, MMS-ów i internetu GPRS Edge. Urządzenie należy pochwalić za bardzo dobrą jakość rozmów. Za dźwięk odpowiada niewielki głośnik Mono znajdujący się w dolnej części plecków urządzenia. Dzięki otworom i niewielkiej perforacji brzmienie jest bardziej klarowne i głośniejsze. Niestety próżno oczekiwać jakiegokolwiek podbicia basów. Na szczęście w pudełku oprócz telefonu znajdziemy również słuchawki z wbudowanym mikrofonem. Zapewnią one komfort podczas słuchania muzyki, a także skutecznie zastąpią zestaw głośno mówiący. Wizytówką modelu Blade A452 jest bateria o pojemności aż 4000 mAh. Producent zapewnia, że pozwala to na 5 godzin nieprzerwanego oglądania filmów, 17 godzin rozmów oraz 14 dni w stanie czuwania. Nasze testy potwierdziły świetne możliwości baterii. Pozwoliła ona na przeszło 13 godzin surfowania po internecie podczas korzystania z sieci Wi-Fi. Jak to zwykle bywa w przypadku smartfonów z niższej półki cenowej, przednia kamera sprawdzi się jedynie podczas niezobowiązujących wideokonferencji. Nieco lepiej prezentuje się obiektyw umieszczony z tyłu. Wśród dodatkowych funkcji, o które wzbogacono aplikację aparat, pojawiły się m.in. tryb HDR, automatyczne wykonywanie zdjęcia po wykryciu uśmiechu, a także efekty kolorów. Użytkownik może też zmodyfikować ekspozycję i dostosować odpowiedni balans bieli. Kamera pozwala na wideofilmowanie w standardzie 30 klatek na sekundę. Niestety, gotowe pliki zapisywane są tylko w formacie 3GP w rozdzielczości VGA. Jeśli szukacie taniego smartfona z dużym wyświetlaczem i naprawdę dobrą baterią, ZT Blade A452 to idealny wybór. Dzięki slotom na dwie karty SIM z powodzeniem połączycie numer prywatny i służbowy w jednym telefonie. Smartfon znajdziecie oczywiście w internetowym sklepie Plusa.